Dzień dobry, tutaj Koza Syryjska i dziś zagramy w Days Gone. Ups, nie ta. Tu mamy jakby... ekstremitorzy lądowi. Ho, ho, tu mamy kilka... wątów do zrobienia. A to bliżej. O, właśnie chyba też się zastanawiam. A, dobra, widzę, że to jest do popychania, czyli możemy popchnąć sobie to autko, dzięki czemu mamy szybszą drogę. No jest, ej, przejdziemy do bryczki. Zobaczę, ile mamy paliwa i lecimy. To jest bryczka, dobra, ile paliwka. I czy nie trzeba by go na... O ja! Dobra, paliwa mamy 6%, więc nie dojedziemy nawet na pół metku, więc... weźmiemy sobie ten kanister. No i se wlejemy. Chyba ten kółko. No to jazda. Świetnie. A jedziemy. No i jedziemy sobie. Tu Radio Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. Zastanawiałem się, od czego wszystko się zaczęło. Korzenie się tego na rynku. Ustawa o bezpieczeństwie. Na jej mocy federalni zyskali prawo przejmowania naszych torów kolejowych i stacji radiowych. Wszystkiego, co sobie tylko zażyczyli. I to bez nakazu. Dzisiaj federalni już nie. Ale jesteśmy my. I niesiemy światu światło prawa. Prawdę mówiąc, spodziewałem się tego. Nawet tak mieliśmy zdjęcia obozów śmierci i żeby nas więzić. Ameryki. Nikt mi nie wierzy. Nie doszłoby do tego, gdyby odezwało się nas więcej. Powiem wam jedno. To już się nie powtórzy. Umarł komplet z Radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwu. No, co do jednego miałeś rację, Cobb. Te wszystkie obozy uchodźców Niro faktycznie okazały się obozami śmierci, ale innymi niż można było się spodziewać. No cóż, no mamy takie radieczko troszeczkę foliowe. Jesteś, nie? Ej, otwórz mu! To ten włóczęga! Tak, tak. 64, o tak, musimy jeszcze natrawić, tak? Chyba gdzie się dokonuje naprawy, tak? Pytanie za 100 punktów. Paliwo jest. Tu mamy mechanika.
tak leci. Ej, co tam? No, zwykła nam przyda mu się regulacja. Tu chyba mieliśmy fabułę, tak? Fabułka. Tak. O! Obozowe zlecenia, czyli przywódcy obozów, często mają do zlecenia różne prace. Wykonywanie zleceń i misji pozwala zdobywać zaufanie i kredyty. No. Słuchaj, jeździłeś kiedyś z takim pobliźnionym włóczęgą? Nosił taki klucz do opon. Mówią na niego Limbo. Nie kojarzę. Wczoraj był u nas w obozie. Przywiózł trochę trofeów, wypił parę głębszych, no i wyjechał dopiero jakoś dziś rano. Taker, nie zajmuję się ochroną. Może powiedz Alkajowi. Zatłukł dwoje ludzi. Bowman i Hewitt. Kobieta miała tak zmasakrowaną twarz, że nie dało jej się rozpoznać. Hej, nie, weźmy się do roboty. Maria, tak? Ten Limbo to jakieś miejscowe? Ponoć mają obóz przy wieży obserwacyjnej służby leśnej na wschodnim stoku Three Finger Jacka. Dobra, wiem, gdzie to jest. Zajmę się tym. Bardzo się cieszę. No dobra, już jestem. Musiałem przerwać trochę sesję, ale wracamy do gry. Tu. Tak, to mamy pole. Właśnie, gdzie ja mam swój motocykl, tak swoją drogą, bo ja już zapomniałam, gdzie ja to dałam. Kondycja wyczerpana. Kurde, ja nie wiem, gdzie dałam motocykl, którego wcześniej miałam. Gdzie ja miałem motor? A tutaj już znajdę tak do swojego motocyklu dostać się, bo ja już tak troszeczkę zbaraniałem i nie wiem, gdzie ja mogłam zostawić swój motorower, kurde, czy tam motocykl. Dobra, jest. Też inne motory, ale mamy ten swój jedyny, tak? Hej, czego potrzebujesz? Hej, jak tam leci? Najpierw musimy wyjść stąd. O, tu mamy jeszcze sekcję z trofeami. Wow. No tak, to trzeba też pamiętać, że motocykl hałasuje, więc będziemy tutaj przyciągały jakąś gawieć zombie, więc... A, niski poziom. Poza nagraniem się postaram naładować. Wracamy na asfalt. No, paliwo już w połowie, kurde, więc... O, tak jest wcześniej, no niestety będziemy hałasować, więc przyciągamy tu też jakichś ludzi.
Cele zleceń to morderczy, którzy... Celały z obozu, okej. Możesz ty w mordę, no niestety za nisko wjechałem. A snajper! Ja pierdolę! Hej, Tucker, jestem na miejscu. Wygląda na to, że Limbo i jego ekipa zadomowili się tu jak gdyby nigdy nic. Mówiłaś, że ma bliznę, ale znaczy może coś więcej. Co jeszcze możesz mi powiedzieć? Nosi zielony płaszcz. Wygląda w nim jak jebany leprechaun. Przynieś mi ten jego klucz do opon. Ma być pokryty tym, co zostało kurwa. Tego skurwiela. No niedobrze. Bez odbioru. No niestety na dzień dobry dostaliśmy postrzał. Musieliśmy zużyć jeden. Tej wieży na górze. Właśnie, gorszy jest to ten typol. Nie da się tak, żeby się tak bardziej poczołgać. Mam już mało amunicji. Udało się. Dobra, pozbyłem się jedną rzecz. Ach, cudownie. Trzeba iść tak mocno sniki. Pozbyłem się tutaj typola. I tu chyba mamy ten cel zaznaczony, który mamy go tam zadźgać. Jakimś... No wiecie, zrządzeniem losu. A i przy okazji przeżyć na... Dobra. To nie będzie takie proste w sumie. Okej. Okay. No dobra, Limbo. Gdzie jesteś? Ta, myślę, że wpadniesz do Hot Springs, żeby się trochę zabawić. Co nie? Tak. Kurwa, zniknął. Co my tu mamy? Te apteczki nam się skończyły, ale mamy... No, możemy stworzyć bandaże, tak? Musimy trochę użyć, żebyśmy się sami nie... No, jest. To jest tak jakby my mamy tu też crafting na szczęście. No to jest ten typol na wieży i tutaj nasza wieża jest tu głównym celem. O. Tu jest też jakiś typol. Kurde, to będzie trudne zadanie. Tutaj stoi typol, no kurwa, no niezła zostawa, no po prostu będzie ciężko. No, że mam kamień.
Dobra, aż chyba jedna osoba się sama o to prosi. A, mamy złą. Dobra. Chłop ma jakieś podejrzenia? Właśnie, tutaj może być problem z takim sneaky stylem, więc... Kurwa no! Kurwa! I cały misterny plan poszedł... cały misterny plan poszedł w pizdu, bo musieliśmy... Akurat tak się sympatycznie złożyło, że... Nie fajnie, powiem tak. No, powiem tak, cały plan misterny poszedł... No, dobra, został chyba tylko pistolet. Noż kurwa, cały misterny plan poszedł się jebać, bo niestety, albo stety... no, wpadliśmy na pułapkę na niedźwiedzie, która, no niestety... No, delikatnie... Mamy maksymalną... Kurwa, zostaje nam nabój do pistoletu. No tak, szybko byłem przy okazji. Muszę się wymienić. To mi się przyda. Tu mamy różne rodzaje tej amunicji. No niestety, tak jak mówię, cały plan poszedł w pizdu, bo wpadliśmy w jakąś pułapkę, która nie była... Znaczy... Kurde. A to jest nasz poplecznik. Dawaj. O, siema! O, siema! No i żegnam. Wciąż masz przy sobie żelaznego zęba, nie? Dobra, to było szybkie. A się udało. Teraz, czy ja słyszę jakieś posiłki? O kurwa, no. Teraz to trzeba wrócić. Dobra, zabiliśmy typa, to teraz musimy wrócić tam, skąd przybyliśmy, tak? Tak, no, oddaj klucz. A, tu pisze coś. Oddaj. Klucz do opon jako dowód zabójstwa. A, tylko dobra, musimy się najpierw upewnić, czyli przejdziemy do epifunku. Czy takie rzeczy mamy? Zaopatrzenia. Czyli tak sobie weźmiemy dużo bandaży.
No to trzeba sobie poczekać, co nie? Czy może już idziemy, no? O kurwa. Wezwano już środki? Jakby było mało. Jacyś ludzie! O! Co jest? Aba, spadamy! A mamy pełne epigonik, dobra. Spadamy! Oho, niedobrze, 30. Dobra, spadamy stąd. Wracamy tam, skąd przybyliśmy. No i trzeba przy okazji zatankować, bo... Znowu wychodzi na to, że... Paliwa mamy niezbyt za... dużo... O ja... O kurwa... No nie mamy benzyny, a niestety motor ma takie... Snajper poluje przy drodze. O! O, fuck! Kurwa! No niedobrze! No bo... O, nic! No... Ała. Ała. Jeszcze byłoby mało. Ja pierdolę. No nie, no kurwa, to już... Ugh. Kurwa! Jakby było mało, to jeszcze snajper we mnie celuje. Kurwa, no! Ała. Jednego czatownika mniej. Ale mam cel? Kurda, no mało brakowało. Byłoby już po mnie. Pierwsze primo, drugie kurwa, no teraz sobie zestrzelili motocykl. O ja. O fuck it. Mhm. Musimy jeszcze naprawić motocykl przy okazji. No. No i jeszcze zatankować. Cudownie, tak musiałem zużyć złom. Kurwa, no mało brakowało. Z pewnością byłby po mnie. Na pewno musimy iść do mechanika i zatankować.
No. No dobra, no niestety paliwo się skończyło, więc będziemy nóżkami klepać. Ciebie liczyć. Nie mam pojęcia, gdzie zniknęliście z Buzerem, ale dobrze, znowu. Dawaj, ruchy. Kręcimy się po okolicy, Dagger, więc jak czegoś potrzebujesz, wiesz, jak mnie znaleźć. Idź do Alkaja, zaktualizuję ci kredyty. Oho, dobra. Naprawdę krwawo. No i hot springing mamy tu awans. Łowca na gród, no 13%. A. Halo. Halo? No, postaram się schować, okej? Więc misja fabularną mamy zaliczoną, no niestety dostało to wylewu po prostu, więc tu kończymy, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.